Proszę Państwa, witamy bardzo serdecznie, witam wszystkich, którzy zdecydowali się przyjść na naszą wieczorną dyskusję. Nie, ja sobie poradzę, nie bój się, ja jestem raczej taki przytomny człowiek. Proszę Państwa, no będzie kontynuacja oczywiście rozmowy o materiałoznawstwie, tylko po prostu materiał będzie inny. Będziemy rozmawiali o radości i smutku pisania, a jak się za chwilę okaże, również czytania. Chcę Państwu przedstawić, kogo tu mamy. Mamy ściągnięte prawdziwe gwiazdy. Prosimy organizatorów już na zapleczu o obniżenie trochę głośności rozmów. I ściągnęliśmy specjalnie dla Was osoby, które w tym fachu już dokonały wiele. W dodatku ostatnio w ogóle wydają książki, już są tak pewni siebie, że wydają książki pod cudzymi tytułami. Na przykład, nie wiem, czy Państwo wiecie, kto napisał Wojnę i pokój. Jest taki sławny Rosjanie, ale tej wersji Wojny o pokoju nikt nie czyta, natomiast ostatnio możemy się cieszyć skróconą wersją Magda Grzebałkowska. Witamy serdecznie. W przypadku Jerzego Sosnowskiego jest nawet jeszcze bardziej perwersyjnie, bo ostatnia książka nosi tytuł Sławnego Przeboju i Państwu polecam, żeby znaleźć w internecie ten przebój. Far, Far Away. Bardzo proszę, Jerzy Sosnowski. Także mamy do czynienia z twórcami tak odważnymi, że już po prostu nawet mogą sobie spokojnie kraść tytuły od innych. Jak wiadomo, tylko przeciętni pożyczają, wybitni kradną. Proszę Państwa, jeszcze chciałem przedstawić mojego znajomego, znakomitego kolegę, redaktor, dziennikarz, autor znakomitych wywiadów. Namawiamy go, żeby więcej pisał, ale na razie służy swoimi umiejętnościami przede wszystkim innym. Daniel Lis, witam serdecznie. Ja się nazywam Wojciech Bonowicz i zaczynamy. Zacznijmy od takiego pytania, które będzie dziecinnie proste, ale z drugiej strony chyba tylko pozornie. Chciałem zapytać o pierwsze emocje związane z książkami. Ale ze swoimi, czy w ogóle w życiu? W ogóle w życiu. Książkami w ogóle. No to pamiętam, że rodzice przyszli, miałam 4 lata albo 3, rodzice wrócili z Monciaka, bo mieszkam w Sopocie, i przynieśli do domu książkę Poczytaj mi, mamo, i to była taka o pszczółkach. Pamiętacie Państwo, jedna z tych Poczytaj mi, mamo była o pszczółkach. Wzięłam długopis i bardzo mi się nie podobały te pszczoły, bo wiedziałam, że gryząc zaczęłam długopisem ryrać po tych pszczołach, żeby je unieszkodliwić. I mama się wydarła, że niszczę książki, to był jakiś 75. A tata powiedział, pozwól jej. I to była ta pierwsza emocja, że wiedziałam, że tata jest lepszy. Ja się próbuję jakoś tak zagłębić w najdalsze pokłady. No, siłą rzeczy będę wspominał lata 60. No i powiedzmy, że takie najwcześniejsze to chyba takie poczucie, to głośna lektura mojego nieżyjącego już ojca, który czytał nam na głos Kubusia Puchatka. I muszę powiedzieć, że to takie poczucie do tej pory mi się Kubusiu Puchatek kojarzy z takim absolutnym bezpieczeństwem w gruncie rzeczy, bo to było i takim doświadczeniem rajskim. A że to było wydanie, które wydawało mi się strasznie stare, to znaczy ono było z 56 roku, czyli sprzed mojego, 6 lat przed moim urodzeniem, więc jednocześnie miałem poczucie, że to jest, że może to nie aż tak jak takie święte księgi, które stały na półce i rodziców, w ogóle nie można było ich dotykać. To była Biblia, Krzyżacy i Trylogia, ale to już prawie, znaczy taka sakralność literatury w gruncie rzeczy. Czy w obu domach panował taki kult książki, który wytwarzał właśnie też taką specyficzną emocję, nie wiem, właśnie takiego szacunku, respektu? W moim domu tak, bardzo, z tym, że nie miałam nigdy biblioteki. Ja nie pochodzę z rodziny inteligenckiej, jestem pierwszą osobą, która skończyła studia w mojej rodzinie, więc nie mamy książek, które byśmy mogli mieć sprzed wojny, tym bardziej, że jestem wnuczką osadników, więc właściwie nic nie przywieźli do tego Sopotu. Natomiast jakoś tak było, że moja rodzina jest bardzo rozczytana i zaczytana i moja babcia, która ma 6 klas podstawówki, była namiętną czytelniczką książek i u mnie w domu niedużo tych książek było, ale
była biblioteczka i jak wyczytałam ją docna, mama ciągle czytała non-stop, kochała Wołodyjowskiego. Więc jak go zaczynała, kończyła i znowu zaczynała i kończyła, tak mogła w koło, ale no, to nie tylko to oczywiście czytała, więc to czytanie było. Pamiętam, że w dzieciństwie byłam zafascynowana Wójcickiego klechdami i legendami, bo to też stało na półce. Niektóre książki za wcześnie czytałam, bo na przykład wzięłam się za starą baśń, ale wzięłam, miałam gdzieś tak 8 lat, ale wzięłam się za jakieś takie koszmarne wydanie z okropnym wstępem. A wydawało mi się, że wszystko trzeba przeczytać, także ten wstęp. No i już powiedziałam, że to jest najgorsza książka świata, bo myślałam, że ta książka już od tego wstępu to jest ta stara baśń. U mnie w domu książek było straszliwie dużo w gruncie rzeczy. Moi koledzy z podstawówki, ja się wychowałem na warszawskiej Woli, to była wtedy taka dzielnica no, bardzo robotnicza i no, tam oczywiście realnie była, tam wymieszane były grupy społeczne rozmaite, ale dominowały domy, w których książek nie było i się nie czytało. Więc moi koledzy z podstawówki twierdzili, że u mnie w domu, nawet jak się lodówkę otworzy, to tam książki leżą. Mnie to bardzo śmieszy, tylko że jak myśmy się z siostrą wyprowadzili, to matka dalej kupowała książki i teraz jak się do niej przychodzi, to naprawdę jak się otworzy lodówkę, tam też są książki. Słuchajcie, a teraz już tak bardziej konkretnie chcielibyśmy zapytać was o to, o takie książki, których lektura no, była jakimś takim mocnym przeżyciem. Na przykład, nie wiem, może mieliście takie książki, które spowodowały, że chcieliście je zniszczyć, potargać na przykład. Nie ze względu wyrzucić. Na pszczoły. Prawda? Już nie ze względu na pszczoły, ale na to, co w tej książce było. Czy były takie książki, które wzbudzały silne emocje, pozytywne lub negatywne? Mówię o negatywnej, trochę się odwołując do jednego, jedynego przykładu z własnego życia. Przeczytałem jakąś książkę, która mnie tak wkurzyła, że ją potargałem po prostu. A jaka to była książka? Wiesz co, już nie pamiętam. Była to jakieś, natomiast pamiętam doskonale i łatwo to otworzyć, że była jakaś niezwykle pozytywna recenzja z tej książki Janusza Rudnickiego. I wziąłem tę książkę i po prostu no, z rekomendacją Janusza zachęcony i ona była tak strasznie zła w moim przekonaniu. Tak zła pod każdym względem, znaczy moralnie także, ale przede wszystkim wydało się, może ten gniew był związany w dużej mierze z tym rozczarowaniem, wiesz? I po prostu no, pamiętam bardzo dobrze, staram się tego nie robić, jeśli młodzież słucha, to proszę mi wierzyć, ale z drugiej strony nie mam z wielkich wyrzutów, że zniszczyłem coś, co uważałem, że jest bardzo złe, naprawdę. Nie, to jeśli chodzi o negatywne takie doznania, to jak książka wydaje mi się zła i mam wrażenie, że to miałem od małego, że tak powiem, to ja jej robiłem rzecz najokropniejszą, jaką można książce zrobić, znaczy nie czytałem jej dalej, odkładałem. To, znaczy lekceważenie jest, ja myślę, że, znaczy przyznam, że gdybym jako autor usłyszał, że ktoś moją książkę poszarpał. Byłaby satysfakcja. Jakaś, znaczy taka może mroczna, ale także jakąś emocję jednak udało mi się wzbudzić. Natomiast jakbym usłyszał, a chyba tylko z uprzejmości części ludzi pewnie nie słyszę, bo to się pewnie zdarza niestety, że ktoś czytał pewnej chwili, a szkoda czasu, zajmę się czymś innym i odłożył, to tak jakoś smętnie byłoby. Także negatywne nie, choć nawet Rok w trumnie bratnego, który z powodów, że tak powiem, znaczy artystycznych również, ale i poza artystycznych głównie, mnie potwornie zirytował. Tyle, że po latach wykorzystałem nadarzającą się okazję, żeby to autorowi powiedzieć w oczy, że mnie zirytował, ale niestety nie zrobiło to na nim wrażenia. A ja tak nie zniszczyłam nigdy żadnej książki z powodu dlatego, że mnie zirytowała. Oczywiście zniszczyłam mnóstwo książek, ale książki, które autor, który naprawdę negatywne emocje we mnie wzbudza, bardzo przepraszam, jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, to Henryk Sienkiewicz. Ja po prostu nie cierpię Sienkiewicza. I to, co przeżywałam nad pustynią i w puszczą, to jest naprawdę nieopisane. Nie poniszczyłam tej książki, bo był jeden egzemplarz w domu i nie wypadało niszczyć książek, ale naprawdę koszmar. Jest taka książka współczesnego, żyjącego pisarza, więc nie powiem, czyja to jest książka. Przeczytałam ją. Nienawidzę tej książki. Uważam, że jest potworna. Polski pisarz. Z północnej Polski. Po prostu hała niebywała. Bardzo dobry pisarz poza tą książką. Trzymam ją
trzymam i to jest po prostu, zaczynam kolekcję haus strasznych. Na razie ona stoi tam, ta książka. No ale nie poszarpałam jej, ale naprawdę złe emocje. Chodziłam po prostu, nie mogłam wyjść ze zdumienia, jak można coś takiego napisać, napisawszy wcześniej i później bardzo dobre książki. Natomiast, ponieważ, a dobre może macie jakieś emocje. Natomiast chciałem powiedzieć, że właśnie, że mnie się zdarzało i do tej pory zdarza niszczyć książki, które właśnie pozytywne emocje wzbudzały, bo ja miałem ten, jak twoja babcia, tak? Taki odruch do tej pory mam, że jak mi się jakaś książka bardzo podoba, to czytam ją wiele razy. Mamusia. Mamusia, przepraszam. I rzeczywiście w związku z tym zdarzało mi się, i to już od maleńkości, książki zaczytywać na śmierć. Pamiętam, że miałem taką książkę w dzieciństwie, którą bardzo kochałem, Joanny Kulmowej, Stacja Nigdy w życiu. Bardzo zacna książka, bo to była taka, z takiej formacji, to było kilka takich książek. Ja miałem szczęście, że się załapałem na ten nurt w literaturze dziecięcej, bo to była książka, jedna z tych, których autorzy polscy próbowali wykorzystać w książkach dla dzieci techniki awangard XX wieku. Więc ja po przeczytaniu Stacji Nigdy w życiu, potem jak odpowiednio później po Ulyssesa sięgnąłem, to stwierdziłem, a to nie, to ja znam, to już tak, to już Kulmowa tak pisała. Mnie się ta książka bardzo dziwo podobała, jak miałem naprawdę bardzo niewiele lat. I ja ją tak zaczytałem, że ona się rozpadła i rodzice kupili mi, zdobyli drugi egzemplarz z tego samego wydania. Także mam, i teraz mam ją w dalszym ciągu ze sobą, ale pamiętam, że to już jest drugi egzemplarz, też w nie najlepszym stanie jest. No to przejdźmy do pisania, bo mamy jakiś taki obszar już zarysowany rozmaitych emocji. I pytanie jest takie, czy te doświadczenia nasze, wasze, czytelnicze, jakoś przechodzą w wasze doświadczenia jako piszących? Czy można to porównać? Czy to jest jednak przejście ze świata do świata? Bo są i takie stanowiska. Bardzo bym ciekaw waszego. Czy spojrzenie na książkę zmienia się wtedy, kiedy jest się autorką książki, autorem książki? No na pewno jest tak, że jak się pisze, ale to nie tylko książki, także reportaże, pewnie tak samo publicystykę, to potem już się czyta zawsze książkę tak, jak dentysta pewnie każdemu patrzy na zęby. Tak sobie myślę. Albo fryzjer każdego ocenia po fryzurze. Chcąc, nie chcąc, to ja zawsze czytając widzę, gdzie jest szyte, gdzie nie szyte. To fajne, to zazdroszczę, to mógł się postarać. Wyłączyć z tego trzeba, żeby mieć przyjemność z czytania. Ale jeśli chodzi o emocje w pisaniu, to ja mam tylko jedno. Jaki jest tytuł naszego spotkania? Radość i smutek, tak? No to u mnie to jest tylko smutek. Ale prawda. To tak może być dzisiaj, że radość i smutek. Tak. Tak, to ja chyba będę... Piękna tak, i ja bestia. Ja będę obstawiał ten biegun chyba radosny jednak. Zaczynając od tego, co zapytałeś, to ja mam wrażenie, że, znaczy, wydaje mi się, że kiedy zacząłem pisać powieści, to okazało się, że to jest zupełnie inny rodzaj doświadczeń. Mnie się to chyba nie przekłada. To znaczy oczywiście istnieje pokusa czasem, że jak czytam książkę, to myślę sobie, że właśnie, że tutaj coś jest zrobione tak, a tutaj aha, to w ten sposób można rozwiązać. Ale mam wrażenie, że doświadczenie czytelnika i doświadczenie autora to jest... To trochę tak, jakby porównać kogoś, kto ogląda obraz od tej strony, co trzeba. Tak zainspirował mnie gmach, w którym siedzimy. A tak jakby, znaczy co prawda malarz tego nie robi, ale jakby oglądać obraz od tamtej strony, znaczy co jest przy ścianie normalnie. Znaczy to... Bo ja myślę, że ty tak masz z radiem, że słuchasz radia i tak jak ja czytam, to tak... To prędzej, bo to jest inny rodzaj, tak. Natomiast jeśli chodzi o pisanie książek, to ja mam wrażenie, że to są bardzo rozmaite te emocje, ale cała zabawa jest kompletnie inna niż przy czytaniu. Znaczy to jest zupełnie inny zakres, moim zdaniem, emocji. To właśnie może troszeczkę podrążymy sam proces pisania i emocje, które temu towarzyszą, bo z reguły to jednak chyba nie jest tak, że autorom towarzyszy wyłącznie smutek. Tam wydaje mi się, że skala emocji jest nienawiść. Bardzo często pełna. Rozpacz. Więc może zacznijmy od samego początku procesu twórczego. Jak pisać twórczego. Beksińskich na smutku, takie wesołe życie właściwie. A nie, tam akurat w ogóle nie było. Nie. Wspominając o 45. Bo to nie chodzi o smutek wynikający z tematu, tylko chodzi o smutek procesu. No lubicie pisać? Lubicie? No ale sam moment... Daniel, lubisz pisać? Jerzy?
Lubisz pisać? Lubisz pisać? Sami pisarze na sali. Paru i no przecież pisanie, oprócz kolegi radość, pisanie jest no dobrze, to, ale to jaka emocja w takim razie powoduje, że w ogóle zaczynamy pisać? Ja właśnie, ja z prawdą mówiąc słucham z rosnącą podejrzliwością. Nie, ja wręcz z podejrzliwością słucham, bo ja nie pierwszy raz zwycięzcie słyszę taką deklarację, że nie lubimy pisać i tak dalej. O Boże. Ale prawdę mówiąc wypracowałem sobie dwie hipotezy. Jedna, i to jest może twój przypadek, że mówią tak ludzie, którzy są pisarzami uzawodowionymi. Znaczy ja nie utrzymuję się z pisania książek. Dla mnie to jest czynność dodatkowa. Bardzo dla mnie ważna, ale ja nie jestem w stanie się utrzymać za to, co zarobię pisaniem książek. Muszę robić coś innego i dlatego rozmaite rzeczy robię. No, bardzo długo pracowałem w radiu, teraz trochę, no też pracuję w radiu, ale innym. Natomiast gdyby, mówiąc jak tym językiem psychologu, gdyby nie działał układ nagrody, to ja bym nie pisał, no bo co się męczyć? No ja nie muszę, znaczy w sensie takim życiowym. Znaczy, więc albo to jest tak, że to jest uzawodowienie, którego ja nie przeżyłem, niestety, albo to jest tak, że, i o to cię nie posądzam, ale wydaje mi się, że przy wielu deklaracjach tak to działa, że autor się panicznie boi, że deklaracja, że pisanie sprawia mu jakąś przyjemność, no, że ten układ nagrody działa jednak, zostanie odczytany w ten sposób, że on jest takim autoerotycznym grafomanem, to znaczy, że pisanie sprawia mu taką przyjemność, no właśnie o charakterze takim, no w szacownym mieście Krakowie, nie chcę tej analogii budować za daleko, ale no, to ma charakter autoerotyczny. Mhm. Autoerotyczny. W związku z tym na wszelki wypadek podkreśla to, co oczywiście też istnieje w tym procesie, bo to jest długi proces, bo zdarzają się chwile frustracji, niepokoju, lęku i tak dalej, no ale ostatecznie no, przeważa jednak jakaś satysfakcja, nawet jeżeli ona jest krótkotrwała, ja mogę dokładnie potem wytłumaczyć, dlaczego ona trwa 15 minut dokładnie, mam to sprawdzone. No bo zaraz potem czujesz rozpacz z tego, że już skończyłeś, niepewność przed wydawcą, wydajesz swoje dziecko w tłum. Nie, to nawet o co innego chodzi, mianowicie, bo to trzeba powiedzieć, że ten proces trwa długo, no jednak emocje, jak pamiętam z rozmów z psychologami, które mi się zdarzają w radiu, należy odróżniać od uczuć. Emocje są z natury rzeczy dosyć krótkotrwałe i wyraźnie reaktywne i nie związane z elementem wolicjonalnym. Znaczy uczucie to jest jednak coś, co my utrwalamy dość świadomie za pomocą kodów kulturowych. W tym sensie nienawiść jest uczuciem, gniew jest emocją. Tak? Emocja jest krótsza, jest krótkotrwała. A pisanie książki, no to ja wprawdzie, mój ukochany pisarz Philip Dick podobno pisał powieści w 2 tygodnie, ale on jechał na amfetaminie po prostu. Tak? Ja nie nigdy, pomyślałam o ja tym. Nigdy, ja nigdy nie byłem w stanie zachowaniem proporcji skrócić tego procesu, a mówię o samym pisaniu, nie mówię o procesie przygotowawczym, poniżej 2 miesięcy. A wydaje mi się, że piszę dosyć szybko, kiedy już mam obmyśloną książkę. Więc licząc z tym procesem przygotowawczym, to jest parę lat, więc to jest mnóstwo emocji. Ale mogę powiedzieć, że ta końcowa emocja, ta nagroda na końcu, to jest kiedy stawiam kropkę i wiem, że to jest ostatnia kropka, że właśnie skończyłem i to jest, znów przepraszam za ton freudowski, to jest jak po dobrym seksie, no, to jest rzeczywiście uczucie ach, tak? Po czym, tylko że w ciągu, zwłaszcza ostatnich kilkunastu dni, bo pisarz zazwyczaj ma jakąś rodzinę, w moim przypadku ta rodzina nie jest duża, składa się z żony i kotki i one są strasznie biedne, zwłaszcza przez ostatnich kilkanaście dni, ponieważ ja jak już widzę koniec roboty, to ja już w ogóle jestem w domu tylko ciałem. Znaczy, ze mną się nie można dogadać, można mi tłumaczyć, że karnisz się urwał, z kranu leci woda, kotu trzeba jedzenie wreszcie kupić. Ja, w ogóle moja pamięć krótkotrwała nie działa po prostu w tym momencie. No więc kiedy ja już skończę tę książkę i wychodzę z pokoju z takim głupkowatym uśmiechem na twarzy, no to one i tak były cierpliwe, ale w tym momencie one, kotka rzadziej, przechodzą w tryb, no to wreszcie karnisz, kran, jedzenie dla kota, śmieci wynieść i tak dalej i się kończy euforia. No to jest jakby to, że potem książka idzie do redakcji, nie wiadomo co dalej z nią zrobią, to jest druga sprawa, ale najpierw to jest zderzenie no, z tym wszystkim, co właściwie z tymi wszystkimi, którzy płacą za naszą działalność. No. Magda? A takie było pytanie? Dłubią w tych emocjach, które są przypisane. Nie daje wiary, że to tylko smutek od początku aha, do końca. W tym sensie. Nie, no bo tak, ja się zgadzam z Jerzym, że naprawdę pisze się dla tej kropki. Coś takiego jest,
jak taki szczur, prawda, że no, naprawdę, no, ja nie znam żadnego pisarza oprócz paru, ale ja też bardziej się obracam może wśród reporterów, czy chodzi o paru, którzy są, lubią pisać. Ja jednak bardziej się obracam wśród tych literatów faktu, jeśli można takich nazwać, więc my bardziej nie lubimy pisać. Nie wiem, na czym to polega. W związku z tym proces twórczy jest bardzo męczący. Ale ten koniec, ta przyjemność 15-minutowa na końcu jest tak ogromna, że podejrzewam, że tak jest właśnie na heroinie na przykład, której jeszcze nie próbowałam. Chyba na heroinie to by się nie dało pisać w ogóle. Więc to jest to, ale no, sam proces, no, są takie przyjemne, to jest chyba takie Hasenliebe bardziej to pisanie. Wydaje mi się, że jak coś fajnego się znajdzie, to jest taka przyjemność. Jedno zdanie na 1000 zdań, ale żeby to jedno zdanie wyprodukować z siebie, o rety, to jest męczące, no. Ale jakoś tak nic innego sobie w życiu nie wyobrażam. Ja mam bardzo przyjemny zawód, archiwista. Naprawdę, jestem archiwistą z zawodu, uwielbiam ten zawód i ponieważ teraz właśnie pracuję nad książką, więc codziennie zastanawiam się, dlaczego ja nie robię ślicznych inwentarzy i skontrum w archiwum na przykład, zamiast pisać. No to nie, to ja powiem jeszcze o tych wcześniejszych procesach przed tą kropką, bo to jak, no, ja rzeczywiście mam doświadczenie jak dotąd głównie z fikcją i w momencie, kiedy przychodzi do głowy, bardzo zresztą często to jest, wychodzi się od jakiegoś zaobserwowanego realnie wydarzenia, ale jeżeli pojawia się pomysł, to ja odczuwam bardzo daleko posuniętą taką pokrewieństwo z psami myśliwskimi. Jakbym miał jeszcze większe uszy i lepiej umięśnione, to bym je stawiał na sztorc. Mam ochotę tak łapą pokazać, jak wiecie państwo, no, jak jestem na tropie, nie? Czuję takie jakieś dreszcze w ramionach. Znaczy, to jest fizyczne, naprawdę fizyczne doświadczenie. I ono jest bardzo ważne, ponieważ ono mnie musi utrzymać przez cały okres przygotowawczy. Ja muszę mieć ochotę dłubać się w tej powieści, wymyślać ją dalej. A potem, ponieważ pracuję rzeczywiście na fikcji, a nie na faktach, to w momencie, kiedy już ta wyobraźnia zastartuje, to zaczyna się no, taka jazda bez użycia środków wspomagających chemicznych, które to już padły z nazwy. Ale to jest jak, no nie, za każdym mrugnięciem powieki ja mogę się przenieść ze świata, w którym jestem naprawdę, w ten świat, który stworzyła mi wyobraźnia. I to jest niebywale ekscytujące doświadczenie, bo ten świat jest taki, że, no nie wiem, ci bohaterowie zaczynają wydawać się realnymi ludźmi. Jeśli ktoś nie pisał, ale grał w RPG, to ja pamiętam z krótkiego epizodu swojego, kiedy byłem w grupie grającej w RPG, że to jest podobnego rodzaju doświadczenie, że mnie się zaczynają mylić, które wspomnienia to są wspomnienia z wydarzeń realnych, a które to są te, które ja zdążyłem wymyślić. I to jest fascynujące doświadczenie. Natomiast oczywiście w momencie, kiedy... I ponieważ im dłużej trwa proces przygotowawczy, to sam proces pisania powinien być sprawniejszy. Znaczy i przy idealnym wymyśleniu szczegółowym książki, to pisanie powinno być właściwie sprawą czysto techniczną. Jest kwestia tego, jak szybko przebieramy palcami po klawiaturze. Natomiast realnie oczywiście zdarza się moment, że nagle jakaś scena przestaje wychodzić. No i wtedy jest oczywiście frustracja, ale to mi z kolei przypomina, jestem po matematyczno-fizycznej klasie i przypomina mi to trochę taki problem, jak matematyczka zadawała jakieś trudniejsze zadania. No to się, jak za pierwszym razem nie wychodziło, no to się, nie wiem, szło na spacer, brało kąpiel, piło herbatę, patrzyło przez okno i wracało i trzeba było wymyślić, jak to zrobić wobec tego, żeby to wyszło. No i to, w związku z tym to jest taka frustracja, ale ona nie prowadzi do cierpień jednak. Znaczy ona też ostatecznie jest takie poczucie, że za którymś razem ta scena zadziała. Już nie mówiąc o bardzo osobliwym doświadczeniu i tu naprawdę radość, czy też raczej wesołość, jak zdarza mi się, że muszę napisać scenę erotyczną, to bardzo jest zdrowe, bardzo dwunastnicę masuje, ponieważ co ja napiszę zdanie, przeczytam, co napisałem i dostaję tak uśmiechu, że mogłem tak głupie zdanie napisać. I to strasznie wolno idzie, ale ja się dużo wtedy śmieję. Tak. No, Jerzy nam tu bardzo barwnie opisał te różne takie przeżycia związane właśnie z tym powstawaniem tego powieściowego świata. No a w świecie niepowieściowym, kiedy ma się do czynienia z literaturą faktu i kiedy no, są inne rzeczy, no bo nie wymyśla się jednak bohatera, tylko się go na przykład wydobywa, różnych metafor używamy na ten proces, nie?
Co tutaj jest najtrudniejsze? Gdzie tu są największe pułapki twoim zdaniem? To chyba ogarnięcie wszystkiego, bo to jest zupełnie inaczej. Bo literatura dzieli się na literaturę faktu i fiktu, więc zupełnie inaczej niż fiktu. Faktu masz fiszki, masz materiały, przecież w tych Beksińskich to było tyle, żeby to wszystko ogarnąć. Wydobycie to, co najważniejsze, żeby też nie zanudzić czytelnika jakimiś wątkami pobocznymi. Wybranie tego, co jest najciekawsze. Philip Springer, który jest bardzo układnym chłopcem, więc on sobie na tych karteczkach, post-itach robi takie szkielety na ścianach, rozkleja. Każdy ma inną metodę. Ja mam kartki, na których notuję. To jest chaos, więc chaos, ale kontrolowany. W związku z tym u mnie pisanie zajmuje średnio pół roku jednak, bo nie mam takiego procesu, że wymyślam, a potem piszę, bo jednak tutaj jest, że zbieram materiał, robię research na przykład przez półtora roku, a potem pół roku sobie zostawiam optymistycznie na pisanie. Są tacy, co piszą rok. Jak powiedziałam koledze reporterowi, że pół roku, on powiedział, Boże, jak ty się wyrabiasz, że tak szybko to robię. Znana jestem z tego, że jestem błyskawiczną reporterką, więc... Więc tak to jest, no i to ogarnięcie tego wszystkiego, wypracowanie jakiegoś dojście do, znalezienie w ogóle, fajne właśnie to, co jest fajne, to co tą radość sprawia, to jest znalezienie czegoś, czego nikt jeszcze nie wiedział, albo jakieś połączenie takich przyjemnych rzeczy. Mogę powiedzieć, mogę zdradzić Państwu, bo Daniel jest moim redaktorem w ogóle. Więc ja teraz piszę książkę o Krzysztofie Komedzie i na przykład, jak wszyscy wiemy, on umarł na rozbicie głowy. To było, znaczy spadł ze skarpy, walnął się w głowę, pół roku później umarł z tego powodu. A w dniu, kiedy on się urodził, to było w kwietniu 27 roku, 1927, spadł z konia pewien oficer 15 pułku i spadł i pękła mu czaszka i zmarł. Fantastycznie, prawda? Ten zbieg okoliczności to po prostu tak mnie zachwyciło. No i oczywiście wykorzystałam to w książce i zaraz napisałam do Daniela, Boże, co za cudowny zbieg okoliczności. Albo na przykład Krzysztof Komeda, mogę jeszcze powiedzieć jedną rzecz? Krzysztof Komeda chorował na Heine Medina jako 7-letni chłopiec. Wtedy nie było jeszcze oczywiście szczepionki. Pan Koprowski, i teraz uwaga, cudowna rzecz. Pan Koprowski, który wynalazł szczepionkę na Heine Medina, wówczas jeszcze mieszkał w Warszawie, studiował jednocześnie medycynę i studiował w konserwatorium warszawskim. I jeszcze nie wiedział, kim będzie, czy muzykiem, czy lekarzem. I podobno było tak, że jak uczył się wirusologii, to jednocześnie grał na pianinie Chopina. A tu miał przed sobą zamiast nut rozłożoną podręcznik do wirusologii. Państwo pewnie wiedzą, ale jak nie wiecie, to wam powiem, że Krzysztof Komeda, oprócz tego, że był muzykiem, był lekarzem. I długo nie wiedział, czy zostać lekarzem, czy muzykiem. No i dla takich momentów w ogóle się żyje i chce się pracować. Więc to są te takie... To powiedz jeszcze, Magda, kto mieszkał w tym samym czasie w Częstochowie. To jest wszystko na pierwszych 15 stronach książki, więc to cudownie jest właśnie, bo w Częstochowie Krzysztof Komeda w czasie wojny był z rodziną w Częstochowie, a potem nikt nie będzie chciał już czytać tej książki. To jest tylko pierwsze 15 stron. I bo nic więcej nie ma, jest tylko 15 stron na razie. Właśnie on uczył się muzyki w czasie wojny, tam jego rodzina wyjechała do Częstochowy i jego nauczycielka, Boże, już wleciało mi teraz nazwisko z przejęcia i egzaltacji, jego nauczycielka w okresie międzywojennym uczyła w konserwatorium warszawskim. Podejrzewam, że uczyła pana Koprowskiego. I ta, która uczyła Koprowskiego, podejrzewam, ale reporter także może przypuszczać, uczyła w czasie wojny Krzysztofa Komedę. To jest cud właśnie taki dla reportera i właśnie po to właściwie się pisze, żeby takie no oprócz tego tam nudę taką tam, że żył, ktoś komponował, też trzeba wypełnić. I właśnie, ale to już nie jest takie fajne. Znaczy, ja tylko w imieniu tych, którzy zajmują się literaturą fiktu, tak? Chciałem powiedzieć, że to zależy oczywiście od techniki przyjętej pisania i też od książki, ale ten proces przygotowawczy to jest nie tylko siedzenie i wymyślanie, bo ja na przykład bardzo lubię stosować tak zwane przekazanie 11, mniej kłamać. No nie, poza w twoich książkach to wszystko tym, jest, bazuje na faktach. Bardzo lubię wplatać fabułę w realia, w związku z tym wydaje mi się, że robię taką dość przyzwoitą pracę dokumentacyjną, sprawdzając, no w jednej książce to nawet przesadziłem, bo zacząłem, wymyśliłem sobie tak dokładnie daty tej czasu akcji,
że poszedłem do biblioteki i zacząłem sprawdzać w Gazecie Wyborczej, zresztą bo rzecz się działa w latach 90. już, prognozy pogody, które gazeta wtedy jeszcze publikowała. Żeby, jak gazeta zapowiadała, że następnego dnia będzie deszcz, to u mnie pada deszcz w tej powieści. Ale potem doszedłem do wniosku, że to już chyba trochę przesadziłem, jeśli chodziło. Szczerze, nie wiadomo, czy prognoza się sprawdziła, no. Tak jest, tak jest. Także, także ten proces przygotowawczy jest tak, że znaczy, wbrew pozorom też są fiszki, też są notatki, chociaż zdaję sobie sprawę, że no, też poczucie odpowiedzialności jest trochę inne, no bo co, nieogarność losu bohatera wymyślonego to pewnie trochę łatwiej przyjąć niż nieogarnięcie losu bohatera realnego. Bohater wymyślony nie ma rodziny. Tak. Spróbujmy troszkę... Na poważnie teraz. Cały czas jest na poważnie. Bardzo przekonująco o tym smutku pisania powiedziałaś przed chwilą. Tak. Chciałbym złapać ten moment, w którym... może najpierw spróbujmy porozmawiać o literaturze faktu, w którym próbujesz złapać czytelnika. Znaczy są takie różne szkoły, niektórzy uważają, że... Znaczy tak, ja miałem kiedyś wyobrażenie, że autor jak zaczyna pisać, to ma taki moment, że muza całuje go w czoło i... To później idzie tak, że ja tę książkę czytam i w odpowiednim momencie na przykład ronię łzy, rzewnie i że później się dowiedziałem dopiero, że to jest tak bardzo często, że są książki jak pisać scenariusze filmowe i wszyscy w Hollywood mają opracowane, że jeżeli w 87 minucie filmu ja nie zapłaczę, to znaczy, że ten film się nie udał. No i myślę sobie tak, czytam 45 albo Beksińskich i ronię z częściej niż bym chciał się do tego przyznawać publicznie, nie wiem dlaczego to robię, ale i teraz zastanawiam się, czy to jest tak, że masz to dokładnie przemyślane, czy to jest tekst rozpisany na papierze milimetrowym, w którym emocje są bardzo dokładnie manipulowane czytelnika, czy to jest raczej intuicja? Czy można ocenić samemu, że napisało się coś wzruszającego na przykład? To jest kilka pytań w jednym. Tak. Po pierwsze, papier milimetrowy miałam ostatnio w liceum, jak pisałam pismo techniczne. Po drugie, nigdy, jak startuję, ja nie wiem, do czego dojdę. Czyli oczywiście no, wiem, że bohater umarł, bo przeważnie piszę o nieżywych ludziach, bo o żywych to nie ma sensu za bardzo, bo jednak trzeba pewnie iść na jakiś kompromis. Ale ja nie wiem, którędy mnie to poprowadzi. Pewnie to wynika z mojego lenistwa wewnętrznego, z chaosu jakiegoś, niepoukładania. Są autorzy, którzy mają rozpisane wszystko na rozdziały i chwała im za to. Ja nie. Pamiętam, jak zaczynałam pracować ze znakiem i wtedy to była jeszcze Dominika Kozłowska, która pierwsza się ze mną kontaktowała i ja też nie wiedziałam, w życiu żadnej książki nie pisałam. Gdzie ja książkę jakąś? Do tego stopnia, że myślałam, że chodzi im na początku o Magdę Grochowską, a nie Grzebałkowską, ale powiedzieli, że nie, możesz ty też być. I pamiętam, że miałam napisać konspekt. Konspekt to jest jakaś makabra, dzisiaj to ja wiem. Konspekt to jest jakaś rozprawka szkolna, która robi rozprawki w szkole, ręka do góry. Jerzy się podrapał się w głowę. Państwo robią, daj spokój. No, nie. I chodzi o to, że ja napisałam, zapytałam, czym jest w ogóle ten konspekt dla wydawnictwa, a wydawnictwo w postaci Dominiki Kozłowskiej napisało, no, że trzeba napisać, co będzie w tej książce. Rozpisać na rozdziały i na podrozdziały i przysłać. Ja mówię, przecież ja nie wiem, co będzie w tej książce, bo to wyjdzie na końcu, jak już zbiorę materiał. I napisałam trzy zdania jakieś takie bez sensu, ale znak widocznie wierzył we mnie, bo mnie przyjęto. Więc nie, kompletnie nie ma czegoś takiego u mnie, że rozpisuję to, manipuluję. Powiem, zdradzę taką rzecz. Znaczy tak, nigdy w życiu nie czytałam żadnej książki, jak pisać książkę oprócz jakiegoś amerykańskiego pisarza, jak napisać powieść, takiego słynnego pisarza, który się nazywa Stephen King, o właśnie. No ale to była fajna, ale ja horrorów nie chciałam pisać. Mało tego, powiem Państwu, nie wierzę w kursy pisania. Bo albo się pisze, umie się pisać, na kursach się nie nauczycie, tylko wydacie forsę i tylko zarobi ten, co was będzie tego uczył. Nie wierzcie w kursy pisania, chyba że prowadzicie kursy, to sorry. Dziękuję właśnie, tu regularnie prowadzę warsztaty pisania na festiwalu Kopernika. No dobra, ale ty przynajmniej coś z tego masz. No i... Nawet są tu moje uczennice i uczniowie na sali, więc też... Nie, w ogóle, że korzyść jest szersza. Zmieniam zdanie, w ogóle kursy pisania są super, naprawdę. I teraz tak, druga rzecz, nie istnieje coś takiego jak muza. Muza
nie ma tak, że może ktoś sobie wyobraża, skoro mieszkam nad morzem, to jak mi nie idzie, to idę, znaczy ja mówię tylko za siebie, prawda? U mnie muza nie istnieje, nie mieszka muza. Bohaterowie do mnie nie przemawiają i nie idę nad morze przewietrzyć sobie mózg wiatrem od morza i wracam i już mi idzie. Nie. Szczepan Twardoch to pięknie pisze. Szczepan Twardoch też mówi, że robota reportera czy pisarza to jest robota rzemieślnika. Siadaj, chłopie lub babo, i pisz i nie czekaj na natchnienie, bo coś takiego nie istnieje. Ale mówię, może u niektórych pisarzy istnieje, u mnie nie istnieje. Jedyna muza, która mi towarzyszy przez cały czas, to muza prokrastynacji, która mnie zmusza do tego, żeby siedzieć cały czas na Facebooku, a to pójść jednak posprzątać, a to jednak czymś się zająć, a to przyjechać do Krakowa, bo Wojtek zadzwonił. Także to jest jedyne to. Nie manipuluję czytelnikiem. Natomiast ja się w ogóle kompletnie nie wzruszam. Znaczy tak, ktoś powiedział, już kończę. Ktoś powiedział bardzo mądre zdanie, nie wiem kto, ale absolutnie to jest 100%. Treny należy pisać suchymi oczami. Czyli możemy się nawzruszać tym, co piszemy, ale wydaje mi się, że nie można tej emocji wzruszenia przełożyć na pisanie, bo to wtedy wyjdzie grafomania, wtedy pójdziemy w przymiotniki. A przymiotniki są zabójcze, przynajmniej dla literatury faktu, a myślę, że dla fiktu też. Może, więc... Więc to jest wielopiętrowa odpowiedź na twoje wielopiętrowe pytanie. Ale ono otwiera też oczywiście całą taką przestrzeń pod tytułem czytelnik. No bo na przykład to, co was łączy, przy wszystkich różnicach ustaliliśmy, że jedno już fiction, drugie faction, przepraszam, teraz zostaną fikt i fakt. Ale co jest charakterystyczne w waszych, na przykład, nawet jak się porówna wasze ostatnie książki, ostatnie wydane oczywiście, to są zwroty do czytelnika. Ty czytelniku... Prawda? Wy się, i zarówno twój narrator, który ma taką płynność tożsamościową i tak się trochę broni, żeby nie być do końca Jerzym Sosnowskim, a trochę chce być Jerzym Sosnowskim, jak i oczywiście twoja narratorka, no posuwa się nawet do takich ruchów, jeśli mieszkańcy Pęknina będą czytać ten fragment, niech lepiej nie czytają, bo pęknie im serce, prawda? To oczywiście można powiedzieć retoryka, no stosujecie chwyty retoryczne znane od lat, ale jednak stosujecie je w jakimś celu, żeby nas jako czytelników, no coś z nami zrobić, zagadnąć, prawda, zagadnąć nas, nie wiem, złapać nas trochę za ucho, żebyśmy, patrz tutaj teraz, co się dzieje. Znaczy tak, żeby zwiększyć ten nieduży dystans, to powiem, że ja prowadzę kursy pisania od wielu lat na uczelni, więc... Odwołuję, że kursy pisania są super. Ale chciałem powiedzieć, że ja ich też, że ja mam też do nich stosunek ambiwalentny i to będzie także polemika trochę z tą kwestią tej muzy całującej w czoło. Znaczy ja za każdym razem zaczynam zajęcia od takiej opowieści o jednym z moich ulubionych pisarzy, kompletnie zapomnianym chyba, Tadeuszu Micińskim, który jakoby uprawiał coś, co sam nazywał noktambulizmem. My to znamy tę opowieść z pamiętników Przybyszewskiego, więc powiedzmy, można by znaleźć bardziej wiarygodnego świadka, ale w korespondencji zachowanej po Micińskim, w tej korespondencji są takie pojedyncze zdania, które sugerują, że Przybyszewski być może wszystkiego nie wymyślił. Ten noktambulizm, czyli pisanie nocą uprawiane przez Micińskiego wyglądało mianowicie tak. Ja uważam, że to jest opowieść realnie absurdalna, ale w sensie symbolicznym bardzo głęboka. Mianowicie on jakoby pierwszą redakcję swoich tekstów pisał, tworzył w nocy po zgaszeniu wszystkich świateł. W całkowitych ciemnościach stawiał jakieś zygzaki na papierze, próbując, znaczy jak wiadomo, jak się w ciemności pisze, to, no to nie można przerwać po pierwsze, bo nie wiadomo, gdzie zacząć od nowej linijki. Po drugie, te literki nie są pewnie specjalnie ładnym charakterem pisma ustawione. I potem, jak już mu się skończył seans, no to szedł spać, rano się budził i próbował odczytać, co właściwie napisał i na tej podstawie rekonstruując, redagował ostateczną wersję tekstu. Ja studentom mówię, słuchajcie, ta opowieść symbolicznie mówi tyle, że w pisaniu przynajmniej literatury fikcjonalnej istnieje sfera nocy i sfera dnia. I sfery nocy ja nie uczę, ponieważ no, istnieje taka książka Pal 6, jak się nazywa autorka, która była chyba pierwszą publikacją taką w stylu Szkoła Twórczego Pisania. I tam pamiętam, że otworzyłem ją, bo nawet mam tę książkę, otworzyłem i zobaczyłem, że na jednej z pierwszych stron jest takie ćwiczenie dla
przyszłego adepta literatury, wyobraź sobie, że jesteś cytryną i. Wielokropek. Ponieważ ja kompletnie nie wiem, co by wynikało z tego, że byłbym cytryną, więc jakby stwierdziłem, że to chyba nie działa. I mówię, żadnych takich no, pseudopsychoterapeutycznych zabiegów nie będę uprawiał na studentach. No, to albo cię przyśni jakiś pomysł, albo cię nie przyśni, ja do tego nic nie mam. Ale jak już cię przyśni, zaczyna się sfera dnia, czyli sfera roboty rzemieślniczej. Trzeba umieć skonstruować scenę, wiedzieć, że bohater no, ma się trochę zmienić, żeby było ciekawie i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to ta kwestia. Co do zwrotów do czytelnika i co do... Akurat Fafaruły jest książką dosyć szczególną, ponieważ to jest dość osobista książka i ja głównie o czytelniku myślałem trochę jako, no nie chcę powiedzieć, że jako o przeciwniku, bo to jednak za dużo powiedziane, ale z pewną obawą. I tam są rozmaite zabiegi, które mają chronić autora, a nie czytelnika. To między innymi zabawa z taką konwencją, a to trochę literatury młodzieżowej sprzed pół wieku, a to takiej XIX-wiecznej powieści realistycznej, gdzie właśnie narrator pozwala sobie na takie otwarte zwroty do czytelnika, że o, czytelniku, zwróć na to uwagę, czy na tamto. Szereg takich zabiegów, które miały odsunąć mnie od narratora. To, co mówi, że ten narrator tak trochę chce być, a trochę nie chce być Jerzym Sosnowskim, należałoby odwrócić. To Sosnowski nie był pewien, czy chce być narratorem, czy nie chce być. W związku z tym tam są rozmaite zabiegi, które miały stworzyć dystans zapewniający bezpieczeństwo po prostu. Bo ja właśnie nie chciałem się wzruszać w obecności czytelnika, tylko ja chciałem wzruszać czytelnika. Ja nie chciałem się śmiać z własnych dowcipów, żeby czytelnik patrzył, czytał książkę, myślał sobie, no tak, autor wyraźnie się nieźle bawił, tylko żeby to czytelnik się roześmiał. W związku z tym tam była cała, tam jest trochę takich zabiegów technicznych służących temu, żebym ja potrafił spojrzeć na tę opowiadaną historię z dystansu. No a twoje apele? A moje apele do czytelników? Bo ty w ogóle w książkach tak ujawniasz też siebie po prostu. Ale rzadko, wiesz, to w 45 bardziej, tak, bo... Tak. Wiesz co, to chyba wynikało z mojej niepewności, co chyba w pierwszym reportażu jakoś wyszło. Niepewności, jak to opisać, czy w ogóle mam prawo to opisywać, jak do tego podejść, do tego człowieka, który przeżywał te losy. Bo ja w ogóle składam się, to Daniel ostatnio, Daniel, jak się nazywa to, co ja mam? Ta choroba taka? Syndrom oszusta. Na pewno chcesz o tym mówić? Tak. Tak, chodzi o to i to ma wiele osób i z Kaśką Surmiak-Domańską dawno temu, nie wiedząc, że ten syndrom oszusta istnieje, bo ja się dowiedziałam od Daniela 2 tygodnie temu, na fejsiku sobie pisaliśmy, ale właśnie prokrastynacja. Bardzo duża tajemnica. Nie, to akurat... W prywatnych wiadomościach. W prywatnych wiadomościach. Nie, z Kaśką Surmiak-Domańską, reporterką, właśnie doszłyśmy do wniosku dawno temu, że... Zaraz się wydarzy, my nic nie umiemy. Zaraz się wydarzy, tak naprawdę my te reportaże, co napisałyśmy, no dobra, to się udało, ale następne nic nie umiemy. I ja w ogóle, to okropnie w ogóle tak gadać o swoich flakach, gdybym była cytryną i, więc to wynika chyba z tego, że chociaż może nie wygląda, ale wiedzie mną straszna niepewność mnie samej i nagle się okazuje, że to jest zdiagnozowane i to ma bardzo dużo ludzi na świecie, zwłaszcza kobiet. Właśnie to poczucie niepewności i to się nazywa niepewności, bycia nie na swoim miejscu. Gdzie ja? Ja jestem, proszę Państwa, z Falowca, ja jestem z Przymorza. Wiecie, to jest Falowiec, no stoczniowcy i tam właśnie jak na tej Woli tam powsadzani. Zresztą moja rodzina jest w ogóle z Woli, a potem oni jak uciekli z tej Warszawy, to do tego Falowca. Także gdzie ta Grzebałkowska z tego Falowca nagle pisać książki? I to już tak widocznie, pewnie jak byłby na sali Freud, to by to umiał zdiagnozować. I to się nazywa syndrom oszusta. I być może to odwoływanie się do czytelnika to jest jakaś taka, tak jak mówi Jerzy, zresztą obrona przed samym sobą, samego siebie, a też może po prostu taki zwykły, cyniczny zabieg, żeby przyciągnąć czytelnika. Z tym, że nie robię tego świadomie i teraz znając proporcje, Gombrowicz mówił, to nie ja piszę, to mi się pisze. Ja nigdy nie planuję, jak ja to napiszę. To tutaj może łączy nas w ten fikt, w tym fakcie, że do mnie jakoś, jak ja już się tak naczytam i nazbieram tego materiału, przychodzą sceny do głowy, tylko że one są no jakby
mniej wymyślone, może właśnie na podstawie tego, że jednak potem ta rodzina się przyczepi, że coś napisałam nie tak. I to się pisze. I to, że napisałam tak do czytelnika, a może też, bo to mówisz o konkretnym momencie, kiedy pojechałam do wsi na Pomorzu Zachodnim, która była tak strasznie zniszczona, tak zaniedbana, a taka była piękna przed wojną. To było cacuszko niemieckie, co Polacy z tego zrobili. I chciałam napisać, że tak ludzie, ale tak nie lubię sprawiać nikomu przykrości. I ludzie tam mieszkają. To są bardzo ładne zdanie. I ludzie mieszkają w tej wsi. Więc jak tutaj napisać, że ta wieś jest teraz ohydna i to, co ludzie zrobili, to jest skandal z niej, że najładniejsza jest fabryczka worków foliowych, która jest pomalowana na seledynowo, jedyna zadbana rzecz w tej wsi, ale jedna oczywiście, żeby napisać. Tylko, że też nie siedzę i nie robię takiej tabelki albo takiej tablicy, takiej białej, sucha tablica z taką mazakiem zmazywalnym, że piszę tutaj emocje, tu zło, tu dobro, tu tego, tylko to wyłazi tak po prostu z człowieka. O Jezu, jak ja się nazwierzałam. Super. Proszę Państwa, nasze spotkanie, jak wiecie, nasze spotkanie wieczorne nie ciągną się tak w nieskończoność. My na głodniaka trzymamy naszych gości, odkąd przyjechali do Krakowa, ale chcemy im dać jeszcze jeść. Natomiast teraz jest pora dla Was, żeby może o coś zapytać. Zastanówcie się, czy chcielibyście. Zawsze oczywiście dyrektor Tygodnika Powszechnego ma jakieś pytania, także on uratuje sytuację, ale może ktoś z Państwa, ktoś chciałby... Najpierw. Jacek, damy Ci za chwilę głos. Tutaj Pana zawsze siwa głowa ma jednak pierwszeństwo. Proszę bardzo o podanie jednego z naszych mikrofonów. No, pytanie, które chcę zadać, to może jest pytanie, na które częściowo już odpowiedź padła, tylko chciałbym, żeby ta odpowiedź była nieco poszerzona. Mianowicie... Uważam, że pisarstwo jest jednak dziedziną sztuki, tak jak malarstwo, jak komponowanie dzieł muzycznych, czyli oprócz talentu wymaga również pewnego warsztatu. I jeśli pani była uprzejma powiedzieć, że czegoś takiego nie ma, to akurat skłaniam się do wypowiedzi pana, że pan jednak zajmuje się uczeniem pisania, czyli sztuki pisarstwa, żeby to, co powstało, nie było grafomanią. Więc chciałbym właśnie na temat tej sztuki, czyli warsztatu, czegoś więcej się dowiedzieć. Czy rzeczywiście można by tutaj ten problem warsztatu nieco rozszerzyć, rozwinąć. To ja zacznę, bo w trakcie, jak ty mówiłeś, to przyszło mi do głowy, że ja jednak nie mam racji tak do końca z tym warsztatem. Po prostu ja przeszłam warsztat. W Gazecie Wyborczej, od 90, a jeszcze wcześniej w Głosie Wybrzeża, w takiej gazecie lokalnej w Gdańsku, od 96 roku do 99, do 2009 roku pracowałam jako reporterka, głównie z Małgorzatą Szejner, która dała taką szkołę, która była moją szefową, że lepsza szkoła mi nie jest potrzebna. Mając na myśli warsztaty, że ja tak nie poważam warsztatów, to nie to, że ja nie poważam, tylko chodzi o to, że ja nabierałam tego doświadczenia, pracując, a dzisiaj niestety są takie czasy i to stwierdzam ze smutkiem, bo to ja, jeśli będą dobre warsztaty, to jest okej, okay, ale dzisiaj jest bardzo dużo takich, przyjdź na warsztaty pisania, w weekend nauczymy cię pisać książkę, przychodzą głównie młodzi ludzie, bo sama prowadziłam taki warsztat, pierwszy i ostatni raz w życiu, ale nie dlatego, że przyszli jacyś bardzo słabi ludzie, tylko że ja za bardzo się nimi przejmowałam. Ja bardzo chciałam, żeby oni wszyscy już byli doskonali i żeby wszystkim im opublikowano ich teksty w gazecie, bo skoro już są takimi moimi dziesięciorgiem dzieci. W związku z tym chodzi o to, że dzisiaj powstają szkoły reportażu, no bo ja tylko o reportażu mogę mówić, szkoły literatury faktu, jakieś warsztaty i tym ludziom się robi kisiel z mózgu. Oni przychodzą, oni myślą, że pół roku nauczą się pisać i oni potem chcą od razu pisać książki. A dzisiaj jest takie ssanie na literaturę faktu, że są wydawnictwa, które niestety te książki im wydają. To nie dość, że psuje rynek, to już mówię merkantylnie, psuje rynek literatury faktu, bo jedna hała wyjdzie, druga hała wyjdzie i ludzie przestaną czytać, bo wezmą jedną hałę, drugą hałę, nie będą chcieli czytać. To jeszcze tym ludziom się jakoś daje do ręki złudzenia. Ja mówię, czasami jestem zapraszana do szkoły reportażu, która jest taka szkoła reportażu, Polska Szkoła Reportażu Mariusza Szczygła. To jest porządna szkoła, ona trwa 2 lata, tam są naprawdę dobre zajęcia, ale zatrważam je jedno. Ja w końcu nie jestem taka stara, a ci ludzie
przychodzą tam, są w różnym wieku, od 20 do 50, nawet starsi w ten sposób są ode mnie. I siedzimy, ja prowadzę zajęcia pod tytułem Jak pokochać archiwa? Bo ja uważam, że archiwa to jest po prostu petarda, fantastycznie ciekawa rzecz. I wygadam się, wygadam, mówię, jak w archiwach jest cudownie, co można znaleźć. Ja mówię, czy są jakieś pytania? I zawsze jest pytanie. Ja mówię, słucham, jakie? I zawsze jest pytanie, czy można żyć z pisania książek i czy mogę polecić jakiegoś wydawcę? No przerażające. Ja mówię, człowieku, chcesz być reporterem? No popracuj w gazecie, opisz te dziury w ulicach. Zanim te dziury się będą samo naprawiać, jak opowiadał pan Miodownik, to trzeba pójść te mosty opisać, te dziury w ulicach, pójść na Radę Miasta i odsiedzieć swoje. To jest nabywanie tego prawdziwego warsztatu. Ale pewnie w pisarstwie, w literaturze prawdziwej jest inaczej. W prawdziwej, znaczy niby w tym fikcjonalnej. Ta. To taka, wiecie państwo, sytuacja jest taka, że oni zagarnęli, oni od literatury faktu 90% rynku i teraz mówią, że, my, że te nasze 10% to jest prawdziwa literatura. Szczyt perwersji. Ja bym powiedział w ten sposób, że staram się w czasie tych zajęć swoich, w tej chwili na Uniwersytecie SWPS, pokazywać studentom takie rzeczy, które w gruncie rzeczy też czytelnik, jeżeli jest no, świadomy tego, co się dzieje z nim w czasie czytania, to pewnie też zauważa, no, że na przykład sprzedaje studentom na przykład takie swoje prywatne prawo, że iloczyn emocji narratora i czytelnika jest stały. Znaczy jak narrator się za bardzo podnieci, to czytelnik już nie, bo już wszystko zostało powiedziane. Zawsze im pokazuje, zresztą na no dość drastycznym przykładzie, dla mnie wstrząsającym i doskonałym artystycznie, jak to działa to prawo w przypadku Borowskiego. Przecież opowiadania Tadeusza Borowskiego dlatego są takie mocne, że narrator jest całkowicie wystudzony emocjonalnie. I jakby nasze emocje są związane z tym, że ktoś to musi poczuć. No skoro nie poczuł narrator, to my musimy to czuć. I to tak działa. Ale z drugiej strony ten warsztat jednak jest, no nie jest to twarda nauka i dlatego z kolei kończę te swoje zajęcia. Już państwo nie będą musieli chodzić do mnie, bo ja powiedziałem państwu, od czego zacznę i teraz powiem, czym kończę. Taką znaną opowieścią, jakąś buddyjską, o ile wiem, o takim mistrzu, do którego przed uczeń, żeby się uczyć, ten mistrz go niechętnie, ale przyjął tam przez pierwsze 7 lat, tamten mu tylko ryż gotował, potem jeszcze coś, po iluś tam kilkudziesięciu latach zaczęły się w pewnej chwili jakieś nauki dotyczące tego, jak żyć. Mistrz go przywołał, powiedział, dobrze, a teraz jest ostatnia lekcja, a teraz zapomnij o wszystkim, co ci tutaj powiedziałem i idź i żyj. Ponieważ dowcip polega na tym i na tym polega piękno literatury, myślę, że bez podziału, że to, co jesteśmy w stanie przekazać, to, co stanowi ten warsztat, to są takie reguły, które zapewne są do złamania. Znaczy, że nie można powiedzieć, że ta reguła działa całkowicie bez wyjątku, bo może ktoś utalentowany pokaże, że właśnie można zrobić odwrotnie i będzie też dobrze. I stąd jakby, stąd zresztą mój też taki ambiwalentny stosunek do tych kursów Creative Writing, ponieważ one jakby wydaje mi się, że w założeniu trochę to ukrywają. Zresztą znamienne, że to jest pomysł z kręgu kultury anglosaskiej. U nas jednak pisarz jest takim trochę kolegą Mickiewicza, więc w związku z tym jakby no, wieszczenia się nie uczy, tak? Więc to też u nas tak działa. Także wydaje mi się, że i zresztą przyznam, że zdarza się, że także moje fascynacje jako czytelnika związane były z książkami, przy których no, ja widziałem naruszenie reguł, które jednocześnie było zachwycające. Zresztą proszę nie myśleć od razu o jakichś, nie wiem, o jakichś współczesnych książkach. No, Boże, odpuść, ale jak ja czytam Dostojewskiego, to sobie myślę, przecież tak się nie pisze. Przecież to jest w ogóle wbrew jakimkolwiek regułom. Proszę zauważyć, w Idiocie oni mówią bohaterowie do siebie dzień dobry i od razu jeden ma gorączkę, drugi myśli, drugi dyskutuje o Bogu, a trzeci ma padaczkę. I to się wszystko odbywa w ciągu dwóch akapitach. No nie ma żadnej ekspozycji sceny, to wszystko jest... To jest kompletne wariactwo z punktu widzenia reguł. O Jezu, ale jakież to jest wariactwo. No to jest geniusz. No. No geniusze nie trzymają norm żadnych. No. Tworzą być może normy, ale nie ryzykowałbym pisania tak jak Dostojewski. Jacek, proszę bardzo. Wojtuś mnie zdemaskował, więc przedstawi się Jacek Ślusarczyk. Ja mam pytanie do pani Magdaleny Grzebałkowskiej.
Dotyczy to pytanie jej książki o Peksińskich. Przyznam, że jeszcze nie skończyłem pani książki, natomiast to czytacie. Natomiast oglądnąłem dwukrotnie film Marcina Burcharta, który będzie otwierał jutro festiwal filmowy w Krakowie pod tytułem Beksińscy zapis wideofoniczny, który powstał na podstawie pani książki. I uświadomiłem sobie, że ten film, cała ta opowieść nie byłaby możliwa, gdyby nie to, że Zdzisław Beksiński zapisał w testamencie całą swoją spuściznę, włącznie z tymi najbardziej intymnymi elementami jego życia, jak zapisy dokumentalne i tak dalej, filmów. Ci, którzy będą mogli ten film jutro zobaczyć, wstrząsający naprawdę, to swoisty zapis, antropologiczne rodziny, to jest niebywałe zupełnie. No zobaczą, do jakiego rodzaju intymności ten film się odnosi. Pytanie moje jest takie, bo zwykle, jeżeli piszemy czyjąś biografię, no to musimy się zmierzyć z takimi problemami jak tajemnica korespondencji, która trwa, Zdzisław Beksiński umarł w 2005 roku, więc jeszcze wiele, wiele lat trzeba byłoby czekać, prawda? Tutaj wchodzi pani w ten obszar i radość otwarcia ksiąg, prawda? To jest nieprawdopodobna zupełnie historia, tak? Artek Domosławski, jak się zmierzył z problemem biografii Kapuścińskiej, nie miał tego rodzaju punktu wyjścia. To jest ten radość tematu, tak? Że ma pani tutaj temat, który nie jest obwarowany wszystkimi skomplikowanymi przepisami kodeksu i prawa prasowego i tak dalej. I z drugiej strony smutek, że pani pewnych tematów nie była w stanie z jakichś powodów, nie wiem jakich, pociągnąć, wyeksplikować. Ta radość otwartej księgi z jednej strony, nieprawdopodobna zupełnie historia, a z drugiej strony smutek powściągu, tu się muszę zatrzymać. Dziękuję. A jak to było? Wie pan co, z tą radością otwarcia to było tak, że to był smutek klęski urodzaju, bo miałam tak bardzo dużo tego materiału, co było fantastyczne, a z drugiej strony musiałam z tego wybrać, bo w końcu nie pisałam Biblii, a i tak ta książka jest bardzo grubaśna, no ale większość to są przypisy, więc tak było, a z drugiej strony wcale nie było tak łatwo zdobyć te materiały, dlatego że dyrektor Banach, czyli raczej Muzeum w Sanoku, odziedziczyło wszystko, ale to nie znaczy, że on chciał cokolwiek dać. Podchody, które robiliśmy, mówię myśmy, bo Jerzy Ilk też miał tutaj duże zasługi, próbowaliśmy kusić pana dyrektora książką o Twardowskim, nasyłaliśmy na niego Janusza Schubera, żeby coś, z czymś się podzielił. Nie chciał nic dać, ale no, zadziałał mój niebywały urok osobisty i po roku zabiegów po prostu wlazłam do gabinetu, powiedziałam, że nie wyjdę, jak nie powie czegoś. Więc tak to było. A smutek ograniczenia się, to chyba każdy musi to mieć. Każdy musi kiedyś gdzieś umieć postawić granicę, bo ja oczywiście troszeczkę więcej wiem o Beksińskich niż napisałam, ale nie napisałam rzeczy, które by pozbawiły ich kompletnie godności. Chociaż niektórzy mogą powiedzieć, że ja i tak pojechałam, mówiąc kolokwialnie, po bandzie, pisząc na przykład o przypadłościach fizycznych Zdzisława, ale uznałam, że w momencie, kiedy coś bardzo kierowało życiem, sterowało życiem Zdzisława Beksińskiego, i to muszę to opisać, a jeżeli wiem coś o nim intymnego albo takiego fajnego, plotkarskiego, co by sprzedało jeszcze ze 3 egzemplarze, a jednak byłby to już magiel, to wtedy nie. Ale nie miałam w sobie, akurat w przypadku Beksińskich, nie miałam w sobie tego smutku, bo miałam tyle materiału innego. Tak miałam przy księdzu Twardowskim bardziej. Tak przed taką jedną książkę napisałam wcześniej. I tam było tak, że nie miałam tak dużo materiału, a spadkobierczyni była, jak jej mój urok osobisty nie zwalczył i powiedziała, że figulaska, nic mi nie da. W związku z tym tam, kiedy prawnicy znaku przeczytali książkę i powiedzieli, że trzeba wykreślić to zdanie, bo nie ma na to fizycznego dowodu, to zdanie, to były fajne zdania, bardzo mi było żal, ale pomyślałam sobie, jak będę walczyć sama potem z sądem, a znak powie, no ale nie chciałaś wykreślić, to teraz się wypchaj, no to już lepiej, żeby nie było. No i chyba racja, ponieważ spadkobierczyni mi nigdy nie podała do sądu, a chyba jest już przedawnione. Także tak to jest. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze pani ma, bardzo proszę, tam mikrofon i będziemy powoli się zbierać. Włączyli? Halo?
Dobry wieczór. Ja proszę. Właściwie to chciałam podzielić się z Państwem, tak mi się wydaje, swoim zrozumieniem Państwa i w związku z generałem, który spadł z konia, pamiętam film Rona Howarda o Johnie Nashu, Piękny umysł, i kończy się sceną, gdy John i Alicja wychodzą z rozdania Nagród Nobla i zamawiają taksówkę i tą taksówką odjeżdżają. I 14 lat później, bo to jest film z 2001 roku, czyli w 2015, John i Alicja rzeczywiście zginęli w wypadku, jadąc taksówką. A jeżeli chodzi o podziękowania i inspirację, to naprawdę aż się chce pisać, dlatego masażu dwunastnicy, także dziękuję pięknie. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Jeśli można, to a propos tego, co powiedziałaś, że właśnie tamten, tam pękła mu czaszka cudownie zupełnie, to jest w ogóle, a propos emocji, jadąc tutaj zastanawiałem się nad tym, to jest bardzo dziwna historia, że jakieś takie pozytywna ekscytacja wiąże się niezależnie od tego, co się dzieje w książce, którą piszemy. Zresztą to pamiętam, że Szestow, to Dostojewskiego znowu chyba cytuje, nie, Tołstoja akurat cytował, jak Tołstoj się zwierzał, że nigdy nie czuł się tak szczęśliwy, jak wtedy, kiedy pisał jakieś opowiadanie, i Szestow streszcza potem to opowiadanie. To jest jakiś absolutny koszmar o jakiejś sierocie, której się same złe rzeczy dzieją. I pyta, jak porządny chrześcijanin może odczuwać radość, pisząc takie historie. Otóż przynajmniej w pisaniu fikcji jest coś z takiego zajmowania się takimi emocjami doświadczalnymi. W Muzeum II Wojny Światowej, które miałem okazję zobaczyć w Gdańsku, jest taka torpeda ćwiczebna. I są takie, te emocje są ćwiczebne w jakiejś mierze. One nie do końca są naprawdę. I to jest jedna rzecz. I druga rzecz jeszcze, co koniecznie chciałem powiedzieć, bo to wydaje mi się bardzo ważne przy tym radości i smutku. Jako czytelnik odczuwam zdecydowaną niechęć do książek, które jak kończę, to dochodzę do wniosku, że główny komunikat wynikający z nich brzmi: życie jest do kitu. Bo myślę sobie, jako człowiek generalnie skłonny do depresji, że to ja sam wiem, nie muszę czytać. Jakby. Żeby było jasne, to nie oznacza, że potrzebuję książek w stylu koniecznie jakichś takich radosnych, krzepiących. Właśnie nie, ponieważ nie chodzi mi w tej chwili o Donald Rozlewiskiem jako ideał literatury. Natomiast chodzi mi o książki, które prowadzą do jakiejś konsolacji, ale trochę takiej, o jakiej pisze Nietzsche, streszczając zresztą swoje wyrażenia z lektury, jak sądzę, tragedii Sofoklesa, że Nietzsche pisze: tylko jako zjawisko estetyczne jest istnienie świata usprawiedliwione. Znaczy piękno nas godzi ze światem. W związku z tym, jeżeli książka nawet opowiada, i niech opowiada, niech nie kłamie, niech opowiada o tym, jak ten świat jest okropny, ale jeżeli opowiada to w sposób taki, że się czyta i się tak człowiek przejmuje tymi bohaterami, ale jednocześnie myśli sobie: kurczę, jak to jest napisane. Czy jest ta satysfakcja estetyczna? To wtedy okej. Okay. Dlatego właśnie niekoniecznie Domnon Rozlewiskiem, ale na przykład koniecznie Idiota. Też smutno się kończy, tak? No, ale jak to jest zrobione? Tak? I wtedy zawdzięczam autorowi coś bardzo ważnego, bo on z jednej strony nie okłamuje mnie, nie zostawia mnie w takim poczuciu, że tylko ja widzę, że ten świat jest taki straszny, a jednocześnie pokazuje mi ten świat w taki sposób, że ja mam siłę żyć dalej. I kiedy przy dwóch moich książkach miałem takie wrażenie, że mi się to radykalnie nie udało i te książki w gruncie rzeczy komunikują, że świat jest do kitu, to prawdę mówiąc, gdyby nie umowa podpisana z wydawnictwem, to miałem poczucie, że moralnie byłoby tych książek nie publikować, ale już nie wiedziałem, co zrobić. Wydawca i tak już na tę powieść długo czekał, więc ja już ją oddałem, ale trochę mi jest głupio, że ona się ukazała. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy. Ponieważ czeka jeszcze na uczestników festiwalu Kino Mikro i film dzisiejszy, to myślę, że taka koda właśnie, że literatura jest po to, żeby chciało się je żyć, nawet wtedy, kiedy nam opowiada skądinąd ciężkie losy i ciężkie biografie, z kodą właściwą. Serdecznie dziękujemy. Magda Grzebałkowska. Jerzy Sosnowski.
Daniel Lis. I Wojciech Bonowicz. Dziękuję bardzo. Książki są do nabycia, można jeszcze wziąć autografy przez chwilę. Nasi goście są do Państwa dyspozycji. Tam jest stoisko. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że przyszliście na nasze spotkanie. No i zapraszamy na jutro, bo jeszcze też jutro wiele wspaniałych rzeczy się tu wydarzy.